Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Wierciok i będę marszałkiem debaty finałowej. Na początku przedstawmy najważniejsze osoby, a więc aktorów debaty. W dzisiejszej debacie spotkają się ze sobą zespół szkół elektryczno-elektronicznych z Szczecina, który będzie drużyną propozycji. Oraz drugie liceum ogólnokształcące z Poznania, który będzie drużyną opozycji. W składach tych dwóch drużyn wystąpią jako pierwszy mówca drużyny ze Szczecina pan Aleksander Młyński. Dzień dobry. Drugi mówca pan Mikołaj Michno. Dzień dobry. Mówca trzeci propozycji, Barnim Szyćko. Pozdrawiam. Oraz mówca czwarty, Mikołaj Domaracki. Dzień dobry. Drużynę opozycji stanowi pani Julia Krystofowicz. Dzień dobry. Pan Jakub Michalski. Oraz pani Natalia Siwek na pozycji trzeciej. Dzień dobry. I pani Julia Sokulska jako mówczyni czwarta. Dzień dobry. Debata nie mogłaby się odbyć bez szanownego składu sędziowskiego. Ekspertem merytorycznym w dzisiejszej debacie będzie pan profesor Tadeusz Wolsza. A siedmioosobowy skład sędziowski stanowią pani Ewa Dyngosz z IPN Warszawa. Pani Katarzyna Zawadka, Instytut Pamięci Narodowej Lublin. Pani Renata Skoczek, Instytut Pamięci Narodowej Katowice. Pani Iwona Demczyszak, IPN Wrocław. Pan Jan Piosik, Fundacja Projekty Edukacyjne. Pan Marcin Lewandowski, Fundacja Projekty Edukacyjne. I pan Krzysztof Buła, również Fundacja Projekty Edukacyjne. Ekspertem czuwającym nad poprawnym przebiegiem dzisiejszej debaty będzie pan Jakub Czajka. Szanowni Państwo, przedstawiliśmy już wszystkich aktorów tej debaty. Pora na krótkie przypomnienie zasad, które są już doskonale znane uczestnikom. Debatować będziemy na dystansie 5 minut. Każdy z mówców zobowiązany jest do przyjęcia dwóch wtrąceń, pytań lub informacji. Każda z drużyn ma możliwość zabrania głosu w formule ad vocem. Jest to jednominutowe wystąpienie odnoszące się do tego, co właśnie powiedział przeciwnik. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań, zatem pozostaje mi już tylko przypomnieć, jak brzmi teza dzisiejszej debaty. Brzmi ona: popularyzacja historii Polski poprzez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej. Drodzy Państwo, zaczynajmy. Zapraszam mówcę pierwszego drużyny propozycji, pana Aleksandra Młyńskiego. Szanowny panie marszałku, drogie grono sędziowskie, oponenci, widzowie oraz oczywiście liczna publiczności. Popularyzacja historii poprzez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej. Drużyna propozycji zgadza się z tą tezą. Co rozumiemy poprzez słowo popularyzacja? Po prostu w tym przypadku rozumiemy to jako po prostu rozpowszechnianie wiedzy o czymś po prostu w świat. Czym jest historia Polski, nad którą będziemy się tutaj spierać? Jest to ponad tysiącletnia historia danego narodu, wspólnej grupy etnicznej, po prostu powiązanej wspólną historią, wspólnymi losami, wspólną bardzo często religią, po prostu ludzie, którzy są ze sobą bardzo silnie związani i czują tożsamość narodową. Czym jest de facto kultura masowa? Jest to charakterystyczny typ kultury, który jest po prostu powszechnie dostępny
bardzo często po prostu praktykowany, faworyzowany, jest po prostu lubiany, można by powiedzieć, że jest promowany po prostu przez liczne, szerokie rzesze ludzi. Na przykład mamy taki rodzaj muzyki jak muzyka popularna, która charakteryzuje się tym, że po prostu jest popularna. Proszę Państwa, tak, czym jest prawda historyczna? Jest to przede wszystkim po prostu prawda. To są fakty. To są rzeczy, których się nie da podważyć. Czyli nie możemy stwierdzić, że nie wiemy, czy ktoś, powiedzmy, umarł, tylko ktoś w tym miejscu zmarł. Ktoś coś osiągnął. To jest po prostu zasadniczy fakt, którego nie da się podważyć. Czy, proszę Państwa, bardzo ważnym czynnikiem dzisiejszej debaty jest wytłumaczenie w koncepcji naszej drużyny, czym są media społecznościowe. Uważamy, że media społecznościowe również są częścią kultury masowej. Proszę Państwa, żyjąc w mediach społecznościowych, natrafiamy na przeróżne po prostu bańki światopoglądowe, które nakręcają się poprzez algorytm, który podpowiada nam to, co lubimy. Nie jaka jest prawda, tylko chce nas po prostu zadowolić jako odbiorcę. Chce nam po prostu pokazać to, co chcemy zobaczyć, dawać polubienia i nakręcać tą po prostu spiralę. Proszę Państwa, proszę bardzo pytanie bądź informacja. Szanowny Panie Marszałku, pytanie, czy media społecznościowe są największym miejscem, przez które rozprzestrzenia się kultura masowa na temat historii? Dziękuję. Oczywiście może nie jest największym, jednak jest znaczącym, ponieważ jak wiemy, rzesza ludzi po prostu zbiera się na przeróżnych forach, dyskutują i po prostu powstają przeróżne miejsca, gdzie po prostu ludzie mogą swobodnie się wymieniać swoimi poglądami i też często je de facto przekłamywać. Proszę Państwa, sceną, na którą się będziemy dzisiaj poruszać, jest od początku XIX wieku do teraz. Dlaczego, proszę Państwa? Ponieważ wcześniej kultura nie była tak popularyzowana, bo funkcjonowała coś takiego jak kultura elitarna. Czyli po prostu kultura szlachecka, kultywowana przez, czy też niekiedy mieszczańska, po prostu kultywowana przez, powiedzmy, wysokie rody, nie przez, dopiero po uwłaszczeniu chłopów kultura masowa po prostu zaczęła istnieć, bo było to jakkolwiek możliwe. Proszę Państwa, czym jest XXI wiek? Jest to na pewno rzecz oparta na komercji, powszechnie rozumianej jako po prostu de facto negatywna cecha, po prostu chęć zarobku i bardzo często po prostu tą komercję przekładamy ponad to, co jest ważne, czyli w tym wypadku prawdę historyczną. Proszę Państwa, każdy reżyser jest uwiązany umową z wytwórnią filmową. A wytwórnia filmowa nie chce pokazać prawdy, tylko chce zwabić widza. Jak, w jaki sposób wabi widza? Wabi widza poprzez atrakcyjny film. I przez to prawda historyczna schodzi po prostu na drugi plan. A tak być nie powinno. Przykładem tego może być film z 2013 roku Nasze matki, nasi ojcowie. Niemiecki film, proszę Państwa. Jest to film, który przedstawia historię niemieckiego Żyda, który ucieka z transportu i trafia w ręce polskiej armii krajowej. I w jaki sposób jest przedstawiony ten film, w tym filmie ci Polacy? No, że tak zacytuję, oczywiście parafrazując, my Żydów to nie lubimy, rozumiemy? I załóżmy, taki film jest sprzedany do 70 krajów na świecie. Jak Japończyk, który nie zna tak dobrze historii Polski jak my, odbierze Polaka? To pytanie zostawiam do interpretacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo mówcy pierwszemu strony propozycji za rozpoczęcie tej debaty. Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy pierwszej mowy strony propozycji. Pora, żebyśmy usłyszeli, jak drużyna opozycji wprowadzi nas do tej debaty. O zabranie głosu proszę panią Julię Krzysztofowicz. Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Oponenci, Droga Publiczności, Drodzy Sędziowie i moja kochana drużyno.
Na początku zastanówmy się, jaki mamy problem w ogóle w dzisiejszej debacie. Otóż problemem naszego dzisiejszego świata jest problem tak naprawdę z brakiem wiedzy historycznej. Ludzie nie są za bardzo nim zainteresowani, nie chcą się edukować i nie chcą za bardzo w jakikolwiek sposób poszerzać swojej wiedzy, którą wyciągają ze szkoły. A więc co za tym idzie? Potrzebujemy, aby wiedza historyczna była w jakikolwiek sposób popularyzowana i docierała do jak największego grona ludzi, żebyśmy przez cały czas mogli ją ciągnąć i żeby coraz więcej osób było zainteresowane tą historią Polski. Poproszę o pytanie. Drogi panie marszałku, pytanie. Lepiej nie wiedzieć o Holokauście, czy myśleć, że to Polska się do niego przyczyniała? Dziękuję. Tylko, że państwo nie widzą tego, że taka jest prawda, że Polacy są bardzo przywiązani w pewien sposób do swojej historii. Prawda jest taka, że w momencie, w którym popularyzujemy historię i dochodzi, załóżmy, do jakiejś wpadki, czyli jakiegokolwiek... tak naprawdę w jakikolwiek sposób dochodzi do tego, że... to w jakikolwiek sposób powstaje 150 artykułów, które mówią o tym, słuchajcie, to nie jest prawda. I w ten sposób tworzymy po pierwsze dyskurs publiczny, po drugie coraz więcej osób się o tym edukuje, ponieważ jest coraz więcej źródeł tak naprawdę i miejsc, z których możemy się dowiedzieć, no bo powstało te 150 artykułów, które w jakikolwiek sposób weryfikują ten błąd historyczny, który powstał. I idąc dalej. Moi drodzy, co robi właśnie kultura masowa? Po pierwsze, tworzy dyskurs publiczny, a co za tym idzie w momencie, w którym popularyzujemy historię, tak naprawdę tworzymy o tym dyskusję i tworzymy o tym jakąkolwiek narrację i po prostu coraz więcej osób się o tym dowiaduje. Po drugie, spójrzmy na przykład na przykład Miasta 44. Taka jest prawda, że ludzie są tym filmem zainteresowani, dlatego że generalnie jest on mocno sfabularyzowany i tak zgadzamy się ze stroną propozycji, że te filmy historyczne są często romantyzowane i sfabularyzowane, ale moi drodzy, to w pewien sposób działa na naszą korzyść, ponieważ taka jest prawda, że będziemy rozważać tę debatę z perspektywy przeciętnego tak naprawdę obywatela Polski i generalnie przeciętnego obywatela świata, który chce się dowiedzieć na temat historii Polski. I prawda jest taka, że oni zwykle nie chcą za bardzo czegoś, co będzie w 100% faktograficzne. Oni potrzebują też w pewien sposób jakiejś rozrywki, więc dlatego połączenie historii razem z tą delikatną fabularyzacją i delikatną romantyzacją tego, że na przykład pojawia się wątek romantyczny w filmie, to jest w pewien sposób w porządku, ponieważ tak czy tak po obejrzeniu dwugodzinnego filmu Miasta 44 ja nadal wychodzę stamtąd z wiedzą na temat tego, kiedy się wydarzyło powstanie warszawskie, co się tam wydarzyło, jakie były najważniejsze wydarzenia i jakie były najważniejsze osoby. A to jest dla nas ważne, aby dalej szerzyć wiedzę historyczną. I idąc dalej, generalnie popularyzując właśnie tę wiedzę historyczną, w pewien sposób realizujemy nasze cele, ponieważ przekazujemy tę wiedzę historyczną, do którego tak dążymy i to jest cel naszej dzisiejszej debaty. Idąc dalej, tak jest prawda, że tak jak już mówiłam wcześniej, przeciętny odbiorca, historia nie jest jego pasją i tak naprawdę głównie swoją wiedzę czerpie z lekcji historii. A tak jest prawda, że myślę, że wszyscy się możemy zgodzić, że edukacja jest, szczególnie w Polsce, jest mocno przeładowana, jest mało czasu, żeby skupiać się na niektórych rzeczach, a zresztą mamy tyle przedmiotów, że często większość ludzi po prostu czasami nie słucha na tych lekcjach, dlatego czegoś z tego nie wynoszą, ale w momencie, w którym wracają do domu i na przykład oglądają sobie takie Miasto 44 czy inne filmy historyczne, to nadal mogą się po pierwsze zrelaksować, a po drugie dowiedzieć na temat tej historii. I przechodząc dalej. Propozycja wygra dzisiejszą debatę, jeśli faktycznie istnieje jakakolwiek szkoda długofalowo wrzucenia historii do kultury masowej. Teraz poproszę o pytanie. Szanowny panie marszałek, pytanie, co jeżeli dany film przekłamuje historię? Dziękuję. W momencie, w którym to już państwo odpowiadają i to zaraz właśnie to idealnie się składa, bo chciałam rozpocząć nasz pierwszy argument, czyli argument wpadki. I tak jak mówiłam wcześniej, w momencie, w którym na przykład wychodzi jakiś film, tak jak państwo mówili o tych reżyserach, którzy generalnie są finansowani i w pewien sposób oni są uzależnieni od tego, co tworzą i to może prowadzić do generalnie tworzenia się nieprawdy historycznej. Ale moi drodzy, prawda jest taka, jak podkreślałam, Polacy są bardzo mocno związani ze swoją historią i bardzo dążą do tego, aby prawda historyczna była szerzona i aby generalnie historia była szerzona. A co za tym idzie? W momencie, w którym ja oglądam film i widzę, że tam coś historycznie się nie zgadza, no to przecież też prawda jest taka, że w momencie, w którym generalnie popularyzujemy historię, te osoby, które się nią zajmują, nagle nie znikają. Nadal mamy historyków, nadal mamy osoby, które są bardzo mocno zainteresowane historią, które będą dążyły do tego,
aby generalnie nie było takiego czegoś jak nieprawda historyczna i nadal powstanie to 150 artykułów, powstanie hejt w internecie na ten film, aby generalnie, aby w jakikolwiek sposób móc o nim dyskutować i właśnie pokazać to, że słuchajcie, coś z tym filmem jest nie tak, tutaj pojawia się nieprawda historyczna i wtedy ja jako przeciętny odbiorca, który nawet nie widział tego filmu, ja widzę i tworzy się ta dyskusja pomiędzy nami, ponieważ ja widzę, że tam się pojawiła jakaś nieprawda, to mnie interesuje, a co za tym idzie, ja się coraz bardziej interesuję tym tematem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Julii za przedstawienie pierwszej mowy strony opozycji. Szanowni Państwo, debata oksfordzka przebiega według ściśle określonej formuły. Na początku pierwsi mówcy przedstawili pomysł, rys historyczny tego, jak będą wyglądały następne mowy. Za chwilę wysłuchamy argumentów i poznamy linię argumentacyjną drużyn. Zapraszam zatem pana Mikołaja Michno do wygłoszenia drugiej mowy strony propozycji. Drogi panie marszałku, drogie grono sędziowskie, drodzy oponenci i wspaniałe, jak żeliśnie dzisiaj zgromadzona publiczności. Film historyczny. Film, który w czystej teorii ma pokazywać prawdziwe historie. Ma zagłębiać się w wątki, które naprawdę się wydarzyły w jakimś danym momencie podczas Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, czy na przykład Powstania Styczniowego. Ale zastanówmy się, na co nastawiony jest przeciętny reżyser podczas kręcenia filmu? Na to, aby pokazać ważne wątki, na to, aby jak najdoskonalej ukazać świat, który właśnie przedstawia, czy na zysk i komercję. Oczywiście reżyser będzie się starał nagrać ten film w dobry sposób, aby odbiorcom się podobał, ale pamiętajmy, przeciętna osoba będzie zadowalała się lepszymi efektami specjalnymi, lepszą, ciekawszą, żywszą treścią, czy różnymi wątkami. Przez to, co już mówił mówca pierwszy, wątek historyczny idzie na drugą stronę i ważne niuanse, szczegóły, które w kontekście przedstawionej treści są, mogą być kluczowe, idą na bok. Idealnym ilustracją tego jest ekranizacja Ogniem i Mieczem autorstwa Henryka Sienkiewicza według Jerzego Hoffmana z 1996 roku. Na pierwszy rzut oka jest to film historyczny. Z tym nie sposób się nie zgodzić. Proszę bardzo, pytanie bądź informacja. Szanowny panie marszałku, pytanie, czy nakręcenie filmu historycznego w sposób atrakcyjny nie zachęci oglądających do poszerzania wątku historycznego we własnym zakresie? Dziękuję. Tak, jak państwo już mówiliście, historycy i ludzie zainteresowani historią nadal będą, a będą oni czerpali wiedzę raczej z bardziej obiektywnych źródeł niż przeciętny film. I ta ekranizacja jest to tak naprawdę barwne, hollywoodzkie kino aktorów w ciekawych strojach z wieloma różnymi wątkami, ale bardzo spłyciła prawdę o tych zawiłych, ciekawych stosunkach pomiędzy polską szlachtą, kozakami i Rusinami, proszę bardzo, pytanie. Dlaczego jest lepsze to, żeby duża grupa osób nie miała w ogóle praktycznie wiedzy żadnej o tym, kim byli krzyżacy, na czym to polegało, niż to, żeby nie mieli tego w 50 aspektach? Dziękuję. Nie, mi chodzi, spłycenie prawdy historycznej działa negatywnie na dobro historii, a pamiętajmy, że dzieci nadal uczą się w szkole. Jak ktoś nie jest zainteresowany historią, to nadal nie będzie, nawet dzięki kulturze. Pamiętajmy, że w tych filmach też pojawiają się różne archetypy, typu jedna strona jest czarna, a druga biała. Miłość zawsze zwycięży, dobro zawsze przegrywa. Przez to jeszcze bardziej spłycamy naszą interpretację danego dzieła filmowego, czy to jakiejkolwiek sztuki w kulturze. Przez to ludzie mają bardziej stereotypowe myślenie i cierpi na tym zdecydowanie dobro historyczne. A pamiętajmy, że prowadzi to do realnej i trwałej i trudnej do wyczyszczenia, że tak powiem, skazy w przekazie historycznym. Często przekłamuje się dokładnie historię Polski. Przecież na Zachodzie bardzo popularny nie tylko jest mit, iż że obozy koncentracyjne były polskie. Oczywiście nie jest to prawda. Nie przyjmujesz więcej pytań, dziękuję. Ale pamiętajmy, iż wiele osób nadal w to wierzy przez upowszechnianie tej informacji właśnie w różnych dziełach kultury masowej. Pamiętajmy, że też trudno jest tak naprawdę współcześnie w jednym dobrym filmie, czy nawet często serialu, jednej książce, takiej bardziej fabularnej, przekazać dobrze treść historyczną i zrobić to w jak najobiektywniejszy sposób. Tak samo jak trudno byłoby raczej napisać jeden podręcznik o historii Polski i streścić w nim całą historię w doskonały sposób. Przez co
obiektywny film, obiektywne dzieło, które jest napisane dla wąskiej grupy odbiorców, nie będzie atrakcyjne dla ludzi, a ludzie wybiorą dzieło kultury masowej, które, jak już wcześniej wspomniałem, będzie bardziej spłaszczone i w zły sposób przedstawi tą historię. Pamiętajmy, że ile jest ludzi, tyle jest interpretacji. Patrząc na obraz, pomnik, film, czytając książkę, każdy tak naprawdę widzi to samo, ale może pomyśleć co innego. I często prowadzi to do kontrowersyjnej i nieprawidłowej opinii. W Warszawie w 1964 roku zbudowano pomnik greckiej bogini Nike. Jest to oczywiście symbol bohaterstwa i niezwyciężności Warszawy. Co zrobiono 19 lat później? Wybudowano pomnik małego powstańca z karabinem maszynowym z roku 83 XX wieku. Czy samo w sobie powstanie tego jest złe? Nie, ale pamiętajmy, ludzie przyjeżdżający z Chin, z Tajlandii, z Ameryki, czy z jakiegokolwiek zakątka świata do Polski, którzy są bardzo wielkimi amatorami naszej historii, co pomyślą o powstaniu warszawskim? Pomyślą, że była to walka dzieci, że jest to jakaś parodia tak naprawdę wojny lub inne stereotypowe myślenie, które zaszkodzi tej prawdzie o bohaterstwie i męstwie ludzi, którzy walczyli w powstaniu przeciwko Niemcom. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Mikołajowi za idealne zmieszczenie się w czasie oraz za przedstawienie linii argumentacyjnej drużyny propozycji. Za chwilę poznamy argumenty drużyny opozycji, ale zanim to pani Natalia Siwek w trybie ad vocem. Na początku chciałam zrobić, czy jestem słyszalna. Tak, jest okej? Okay? I będzie tutaj czas? Fantastycznie. Szanowny panie marszałku, ad vocem. Do jednej bardzo podstawowej kwestii w argumentacji strony propozycji. To całe debaty opierają się na pewnego rodzaju zmiany. Czyli strona opozycji musi nam udowodnić, że wiedza na temat historii jest gorsza ze względu na fakt, że ona jest w kulturze masowej. I opierają to na tym, że jest tam po prostu dużo błędów. Dlaczego to nie jest prawda? Dlatego, że reżyser pracuje nie tylko na to, żeby ten jego jeden film był popularny albo żeby obejrzało go dużo osób. Reżyser pracuje też na to, żeby budować swoje nazwisko w branży. Reżyser pracuje na to, żeby dostać jakąś nagrodę. Reżyser pracuje na to, żeby nie zostać zhejtowanym przez połowę swojego kraju i reżyser pracuje na to, żeby wywołać poparcie, żeby wywołać wsparcie, żeby wywołać to, żeby ludziom się jego film podobał, żeby nie był powszechnie krytykowany. Co się dzieje, jeżeli popełniany jest błąd historyczny na skalę tego, o którym mówi druga strona, czyli o polskich obozach koncentracyjnych? To, co się dzieje, to wtedy rozpoczyna się ogromna dyskusja. Taki reżyser jest w ogromnym stopniu krytykowany. To wchodzi do polityki. To jest dyskutowane przez ogrom osób. I dzięki temu właśnie wszyscy się o tych błędach dowiadują. I właśnie dzięki temu jest prewencja, żeby reżyserowie takich błędów później nie popełniali. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zabranie głosu w trybie ad vocem pani Natalii. Tak jak mówiłem, wracamy do normalnego trybu debaty. Za chwilę głos zabierze pan Jakub Michalski, który przedstawi linię argumentacyjną strony opozycji, pokaże nam te argumenty, o których może jeszcze nawet nie myśleliśmy. Zapraszam. Słychać mnie dobrze, tak? Dobrze. Szanowny panie marszałku, drodzy oponenci, droga widownio i kochana drużyno przeciwna. W tej debacie dzieje się jedna bardzo prosta rzecz. Musimy oprzeć się na komperatywie, czyli pokazaniu, jakie są dwie drogi w tej debacie. Z jednej strony mówimy o popularyzacji, o tym, co ona ze sobą niesie, o tym, co ona nam ze sobą daje, o tym, z czym ona się wiąże. Z drugiej strony, o czym zresztą sama strona propozycji mówiła, mówimy o pewnej elitarności historii. I ja teraz w mojej mowie, za pomocą dwóch argumentów, przedstawię państwu to, że elitarność nie jest drogą. To, że część przesłanek, które chce otrzymywać propozycja z tej strony debaty, realizujemy lepiej poprzez popularyzację historii. Więc w ogóle zacznijmy od tego, że prawda historyczna zyskuje wtedy, kiedy jest znana w społeczeństwie, kiedy jest zgłębiona. I szanowni państwo, w jaki sposób to się odbywa? Okej, my się zgadzamy z tym, że filmy są w pewien sposób zromantyzowane. Okej, one są w pewien sposób sfabularyzowane, ale filmy, bo generalnie to jest główna gdzieś tam rzecz, o której rozmawiamy, ta główna treść, ale książki czy inne media generalnie mają to samo. Są po prostu dobre. W sensie, to są popularne
filmy, które są dobre, które się cieszą gdzieś tam jakąś taką renomą, na które ludzie bardzo chętnie idą. One ludzi po prostu interesują. Sama strona propozycji zgodziła się z tym, że popularyzacja jest lubiana w społeczeństwie i generalnie jest bardzo przez ludzi przyswajana. I szanowni państwo, jeżeli osadzamy taki film, który jest popularny, który ma duże grono odbiorców w historii, to my niejako zmuszamy ludzi do tego, że jeżeli ten film im się po prostu podoba, a tak najczęściej jest, żeby oni w jakiś sposób tą treść przyswoili. I zmuszamy ich do tego, żeby oni niejako się w ten temat zagłębili. Bo okej, jesteśmy w stanie się zgodzić z tym, że ci ludzie nie wrócą do domu i nie przeczytają, nie wiem, Normana Davisa na 600 stron o tym, czy jak rzeczywiście wyglądało Powstanie Warszawskie, ale nie o to w prawdzie historycznej chodzi. Chodzi, tak jak powiedziała strona propozycji, o fakty. Ci ludzie wrócą do domu, poczytają artykuł na Wikipedii, poczytają artykuł o tym filmie. Jeżeli w tym filmie jest błąd, to przez to, że ten problem dotyczy ich samych, oni się tym błędem po prostu zainteresują i ten błąd się wyklaruje. A jeżeli tam błędu po prostu nie ma, to nie dosyć, że mamy wartość wyniesioną z tego filmu, to przez to, że ten film jest po prostu dobry, ci ludzie się nim zainteresują, sprawdzą i zgłębią temat. I dlaczego to jest dobre? Bo to jest dobre dla prawdy historycznej. Więcej osób ją zna. Mity są mniej obecne w społeczeństwie, bo po prostu ludzie na podstawie zwykłego mechanizmu, że mamy ludzką ciekawość, która nas interesuje, się z tym zapoznają. Proszę o pytanie. Drogi panie marszałku, informacja. Nieprawda historyczna nie jest na tyle wypaczona przez społeczeństwo, bo nie każdy robi research i fake newsy są bardzo popularne. Dziękuję. Dziękuję. Okej, fake newsy są popularne, ale klaryfikacja fake newsów też jest popularna, szczególnie kiedy mówimy o kulturze masowej. Pokazaliśmy to już w pierwszym argumencie. I teraz druga, chyba nawet istotniejsza rzecz, czyli dyskurs publiczny. Szanowni państwo, o czym ludzie rozmawiają? Proszę o pytanie. Szanowny panie marszałku, informacja, jeżeli jesteśmy zamknięci w bańce ideologicznej, to wtedy nie możemy zweryfikować fake newsa. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie za to pytanie, bo ja pokażę, że popularyzacja historii wyprowadza nas z bańki. Szanowni państwo, o czym ludzie rozmawiają? Ludzie rozmawiają o tym, co ich po prostu interesuje. Co przeżyli, co zobaczyli, co widzieli. Czy przeczytali książkę, czy obejrzeli film. Ludzie po prostu o tym rozmawiają, bo to jest nasza naturalna rzecz. Lubimy się dzielić naszymi doświadczeniami, tym, co po prostu przeżyliśmy. Czyli dzielimy się na przykład z kimś tym w zwykłej rozmowie, że obejrzeliśmy po prostu film. I dlaczego to jest dobre, jeżeli w tym filmie pojawia się historia? A no dlatego, że jeżeli powiedzmy, wyobraźmy sobie, zwykły najprostszy przykład, zilustrujmy to sobie. Rozmawiam z kimś o filmie Miasto 44. Może ta osoba zna temat Powstania Warszawskiego, który musi się pojawić w dyskusji po prostu o tym, dyskusji publicznej z innej perspektywy. My dzięki temu rozmawiamy, szanowni państwo. My dzięki temu się porównujemy, bo jeżeli zamykamy historię do elitarności, zamykamy ją do salonów, zamykamy ją do instytucji, które się nimi zajmują, do narzędzi państwa, to my ją strasznie zubażamy. Dlaczego? Dlatego, że propozycja mówi nam o bańkach. Tylko problem jest taki, że bańka jest wtedy, kiedy jest jedna wąska grupa, która ma w pewien sposób monopol na to, kiedy ludzie się nie interesują, kiedy ludzie się nie konfrontują. To jest problem, bo jeżeli dostęp do wiedzy historycznej, nawet w pewien sposób spłaszczonej, jest powszechny, to ludzie o tym rozmawiają. Jest wiele perspektyw, mamy wiele źródeł. Filmy historyczne, jeżeli są dobre, a często są dobre, mogą być swego rodzaju źródłami. I to, że ludzie rozmawiają, jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że prawda historyczna ma w pewien sposób pokazywać nam zrównoważony obraz dziejów. Bo każde państwo ma swoją instytucję, która zajmuje się polityką historyczną. Każda książka, każdy podręcznik ma inną narrację. Edukacja też wpaja w nas, w pewną narrację. Ale ważne jest to, żebyśmy konfrontowali źródła, żebyśmy rozmawiali o faktach z różnych perspektyw, bo dzięki temu po pierwsze my się sami bezpośrednio angażujemy, tworzymy dyskurs publiczny o tym, my poszerzamy wiedzę tej prawdy historycznej i ją zgłębiamy, ale po drugie zyskujemy to, że ta prawda będąc bardziej wszechobecna, że ta prawda będąc gdzieś w tym społeczeństwie, ona po prostu zyskuje, bo się o niej rozmawia, bo się konfrontuje, a wtedy wyciąga się po prostu najlepsze wnioski z historii, najlepsze wnioski z tego, więc nie możemy się zamykać na elitarność, która jest komparatywą po stronie propozycji. My musimy się otworzyć na popularyzację. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo panu Jakubowi za mowę. Szanowni państwo, zakończyliśmy drugie mowy. Przed nami trzecie mowy, przed nami kontrargumentacja. Mówcy drudzy przed chwilą zbudowali zamek, który może wydawać się jest nie do zburzenia. Ale za chwilę mówcy trzeci pokażą, że wcale nie jest on tak mocny. Zapraszam pana Barnima Szyćko do wygłoszenia mowy, do zburzenia tego zamku. Szanowny panie marszałku, wspaniała opozycji, liczne grona sędziowskie oraz... Jakże wspaniale, licznie zgromadzona dzisiaj publiczności. Zacznę od kwestionowania jednej rzeczy. Elitarność nie jest komparatywą po stronie propozycji. Otóż nie jesteśmy za tym, żeby
historia nie była uczona ludzi, wszystkich. Jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby ta historia była uczona, na przykład w szkołach, przez profesjonalnych historyków, gdzie państwo faktycznie ma kontrolę nad tą, czy jest uczona tam prawda w internecie, znaczy prawda historyczna, natomiast w internecie, przykładowo na Facebooku czy Twitterze, dowolna osoba może napisać dowolne kłamstwo historyczne i my tego nie zweryfikujemy. Dlaczego? Bo w internecie mamy tyle informacji, że one zlewają nam się we wszystko i to zostaje nam po prostu w naszej podświadomości. Proszę bardzo, pytanie bądź informacja. Szanowny panie marszałku, pytanie. W jaki sposób historia ma być powszechnie nauczana, jeśli nie każdy ma możliwość do lekcji w szkole, nie każdy ma możliwość do źródeł wiedzy typowo historycznych? W jaki sposób wtedy przeciętny człowiek ma się uczyć historii? Dziękuję. Dziękuję. Wydaje mi się, że w Polsce mamy obowiązek szkolnictwa i większość dzieci chodzi do szkoły. Dobrze. Dalej. Proszę bardzo, pytanie bądź informacja. Okej, ale edukacja historyczna w szkole jest prowadzona przez historyka i później jest gradacja. Najpierw od ogółu uczymy się do szczegółów przez kolejne klasy, dlaczego mamy faktyczny obraz historii, natomiast w internecie te źródła nie są weryfikowane. Dlaczego? Bo ja wyjaśnię może teraz drużynie opozycji, w jaki sposób działają media społecznościowe. Najpopularniejsze, Facebook czy Twitter. Jest tam algorytm. I algorytm wyświetla nam to, co lubimy. I lajkujemy te rzeczy, które lubimy, bo są powiedzmy zgodne z naszym światopoglądem i algorytm wyświetla nam tych rzeczy więcej. I dalej radykalizujemy się powoli, a w momencie, kiedy trafiamy na coraz bardziej radykalne źródła informacji, jest większa szansa, że będziemy w ogóle niezgodni do dyskursu z drugą stroną oraz jest większa szansa, że te źródła będą po prostu przekłamane. Proszę bardzo, pytanie bądź informacja. Szanowny panie marszałku, pytanie, jeżeli mniej osób zna historię, ciężej o niej rozmawiać i przełamywać bańki światopoglądowe. Dziękuję. Otóż wydaje mi się, że drużyna opozycji stara się nam pokazać troszeczkę przekłamany obraz świata, ponieważ każdy Polak ma historię w szkole, uczy się tej historii i ma ogólny, prawidłowy pogląd na historię. Natomiast w momencie, kiedy uczymy się tej historii poprzez rozrywkę, która jest rozrywką lub chociażby przez internet, mamy zniekształcony obraz. Dobrze, dalej. Była mowa o tym, że osoba, która... Była mowa tutaj właśnie o statystycznym Polaku, który musi być przyciągnięty przez rozrywkę, żeby obejrzeć dany film, wtedy się dowie tej historii i dalej będzie zgłębiał temat. Okej, jeżeli dana osoba idzie po ciężkim dniu pracy, idzie obejrzeć film i jest przyciągnięta tam po to, żeby mieć rozrywkę, to ta osoba obejrzy ten film, będzie to dla niego dobry popcorniak, natomiast już dalej nie będzie miała motywacji, żeby kontynuować to nauczanie się historii. Dobrze, była mowa o tym, że reżyser tworzy fabułę, ale reżyser również musi dbać o swoje dobre imię. Oczywiście, takie wielkie przekłamanie historyczne, jak chociażby to, że Polacy byli odpowiedzialni za Holokaust, to niekoniecznie musi być prawda i jeżeli by coś takiego pojawiło się w kulturze masowej, to wszyscy by zjechali do danego reżysera. Ale proszę państwa, w filmach jest tworzona pewna narracja. I nawet jeżeli są tam faktyczne prawdy, fakty historyczne, to i tak one są ułożone w daną narrację zgodną z tym, co dany reżyser, jaki ma światopogląd i jaki pogląd historii chce przekazać. Proszę państwa, to jest wtedy w pewien sposób zideologizowany obraz historii, który nam coś przekazuje i daje do obiektywnej świadomości. No, ciężko wyciągać własne wnioski w ten sposób. Dodatkowo a propos konfrontacji źródeł i dyskursu publicznego. Proszę państwa, dyskurs publiczny w Polsce jest w tym momencie bardzo, się dosyć szybko radykalizuje i Polacy niestety nie potrafią się dogadać w wielu bardzo istotnych sprawach historycznych. Przykładowo ocena historyczna działań żołnierzy niezłomnych. Niektórzy faktycznie mogą ich bardzo nie popierać, drudzy mogą ich gloryfikować i w tym momencie tworzy się ten dyskurs, który wcale nie jest merytoryczny, bo to jest przekrzykiwanie się z jednej strony na drugą. Jedna strona okopuje się w okopach swojej strony światopoglądowej, druga strona też się okopuje i nie ma tej prawdy. Dwie strony się radykalizują i oddzielają się od siebie najbardziej. I proszę państwa, jeżeli teraz te media społecznościowe dają nam zamglony obraz historii, to z tego zamglonego obrazu historii wyciągamy zamglone wnioski. A krocząc w przyszłość, musimy mieć oczy szeroko otwarte. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za wygłoszenie mowy. Czuć, że emocje sięgają zenitu, aż zapominamy włączyć mikrofon przy pytaniach, o czym przypominam. Szanowni Państwo, prawdziwa artyleria wjechała na naszą dzisiejszą debatę. Zapraszam zatem mówczynię trzecią strony opozycji do wygłoszenia mowy. Więc przepraszam za niewyłączenie mikrofonu. Rozłożę sobie notatki i będę zaczynać. Tak jest okej, jak tak mówię? Wspaniale. Szanowny Panie Marszałku, droga strono propozycji, szanowne grono sędziowskie i najdroższa publiczność. Więc tak, zacznijmy od tego, czym jest kultura masowa i jak ona się rozprzestrzenia i do jakich osób ona dociera i na jakie ona osoby ma wpływ. To nie są tylko media społecznościowe, na których w bardzo dużym stopniu bazuje druga strona i media społecznościowe są w ogóle dosyć mało ważnym medium w tej debacie. Dlaczego? Dlatego, że media społecznościowe docierają obecnie do głównie młodych ludzi. Dosłownie, to głównie młodzi ludzie bazują większość swoich informacji na temat świata z mediów społecznościowych i to widzimy nie tylko po badaniach, ale także po prostu spojrzymy sobie na to, jak wyglądają nasze rodziny, jak wyglądają, skąd informacje biorą nasi znajomi w różnych grupach wiekowych. I oprócz tego są jeszcze inne formy, jest filmy, prasa, kultura, to co się dzieje w telewizji. I teraz tak, warto sobie tutaj zauważyć, że strona propozycji już tutaj na pewnym momencie zaprzecza, bo na początku nam mówi, że to są błędy w skali Polacy spowodowali Holokaust, polskie obozy koncentracyjne i tego typu kwestie, a później nam mówią, że to są jakieś małe rzeczy, które jakby w sumie nie do końca teraz już rozumiem, czemu są takie ważne. I teraz tak, pierwsza kwestia, czyli pierwszy argument, czyli uproszczenie historii. Dlaczego to w ogóle nie zostało nam tak naprawdę wyjaśnione, dlaczego to jest taki duży problem? To znaczy, musimy sobie porównać dwa światy. W jednym świecie ludzie dostają uproszczoną wersję historii. Może nie dostają pięciu wątków w każdym wydarzeniu historycznym. Może nie dostają pięciu przyczyn, ale dostają jedną. Dostają jeden wątek, jedną ważną postać, coś takiego. I teraz nie rozumiem, czemu w ogóle strona propozycji nam tutaj mówi, że to jest coś złego. W sensie, dlaczego lepiej jest mieć zero informacji, niż informację jedną. Bo teraz zauważmy sobie, że wcale problemem nie jest to, że to będzie jedna interpretacja historii, że to będzie tylko i wyłącznie jednostronna. Dlatego, że zauważmy, że argument, który przed chwilą powiedział mówca drugi mojej strony, dzięki kulturze masowej historia wchodzi do dyskursu publicznego. Dzięki kulturze masowej historia nie jest czymś, czego nauczyliśmy się w podstawówce i w liceum, a później o tym zapomnieliśmy, ale dzięki temu jest czymś interesującym, o czym możemy sobie porozmawiać na kawie czy przy kolacji. I teraz tak, weźmy sobie ten przykład Chińczyków w Warszawie, którzy widzą pomnik młodego powstańca. I teraz zauważmy, że po pierwsze bardzo podstawowy benefit z tego, że oni widzą ten pomnik jako formę kultury masowej, jest to, że oni dowiadują się o powstaniu warszawskim. Najprawdopodobniej w swojej edukacji, w chińskim systemie edukacji nie usłyszeli nigdy o czymś takim, to się dzieje u nas. I teraz widzą pomnik młodego powstańca i może zostaną obraz, straszne to jest trochę, prawda, że młode dzieci nam giną w powstaniu. I to, co się stanie, to ich to zaszokuje. Co ludzie robią, kiedy coś ich szokuje? Co ludzie robią w momencie, w którym dostają jakiś mocny bodziec, w momencie, w którym dostają coś, co ich szokuje? Najprawdopodobniej to sprawdzają. Najprawdopodobniej czytają jeden jakikolwiek artykuł o powstaniu warszawskim i już ich wiedza jest dużo większa, niż w świecie, w którym tego pomnika nie zobaczyli, w świecie, w którym ktoś im nie uprościł trochę tej historii. I teraz tak, poproszę pytanie, mówca trzeci chyba miał. Okej, wspaniale. Teraz case drugi, czyli kwestia tych archetypów, stereotypów i tak dalej, które są rozprzestrzeniane przez filmy. Zauważmy sobie, że ci reżyserowie również na czymś bazują. Ci reżyserowie również skądś te stereotypy wzięli. To nie jest tak, że te stereotypy pojawiły się nagle o tak i ktoś je po prostu wymyślił. Te stereotypy albo archetypy bazują najczęściej albo po prostu na to, jak to było wcześniej po prostu przekazywane w historii, albo na tym, jak to było wcześniej ogólnie w kulturze prezentowane. Niekoniecznie wynika to z samej kultury masowej. Albo to po prostu wynika z tego, że w jakimś kraju jest zła edukacja na temat historii Polski. I co nam to teraz pokazał, co tam to teraz robi w tej debacie? W momencie, w którym taki film wchodzi do kin, w momencie, w którym taki film staje się popularny, jeżeli tam jest błąd, który faktycznie uderza w polską historię, który faktycznie narusza i szkodzi nam prawdzie historycznej, to pojawia się bardzo duża reakcja. Pojawia się reakcja od IPN-u, pojawia się reakcja ze strony polskich polityków, pojawia się reakcja ze strony ludzi, którzy są historykami, którzy wiedzą i którzy też są w dyskursie publicznym, którzy mogą zareagować? Proszę pytania. Szanowny Panie Marszałku, pytanie. Skąd pewność, że ta informacja w ogóle dotrze do odbiorcy i przebije się przez algorytmy? Dziękuję. Ale jakby dla tych ludzi dotarł film.
I teraz najprawdopodobniej ci ludzie również w jakiś sposób po prostu dotarł do informacji na temat tego, że po prostu w telewizji będzie w wiadomościach albo w jakimkolwiek tego typu programie po prostu o tym dyskusja. I po prostu ludzie ze względu różnorodnych form tego, w jaki sposób dostają informacje, również będą mieli do tego dostęp. Oprócz tego dostajemy także to, że ich komparatywą wcale nie jest elitarność historii, tylko jest edukacja. I teraz zauważmy, edukacja również jest po naszej stronie. Gdyby edukacja działała w tak dobry sposób, jak mówi nam to druga strona, wszystkie ich harmy by nie istniały. Dlatego, że jeżeli edukacja faktycznie tak daje wszystkim wiedzę na temat historii, to oni nie zinterpretują sobie źle filmu, oni nie podejdą do tego w zły sposób i wszystko zrozumieją, bo mieli już to w systemie edukacji. I wtedy to nam powoduje, że tak naprawdę strona propozycji już przegrywa tę debatę. Proszę pytanie mówcy trzeciego. Nie ma. Super. Dobra, i teraz ostatnia kwestia. Pan marszałek powiedział nam o tym, że teraz będziemy burzyli pewnego zamki. My jako strona opozycji w tej debacie stoimy za tym, żeby wiedza historyczna nie była twierdzą. Żeby wiedza historyczna była czymś, co jest po prostu otwartą bramą dla ludzi, którzy mogą się o tym więcej dowiedzieć, którzy mogą otworzyć sobie oczy na to, jak wyglądała ich przeszłość i którzy mogą ją dzięki temu lepiej zrozumieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zabranie głosu przez panią Natalię. Szanowni Państwo, pan Mikołaj Michno pozwolił sobie nie zgodzić się z panią Natalią. Za chwilę zabierze głos w trybie ad vocem. Czas oczywiście wystartuje w momencie, w którym zakończy pan inwokację. Będzie pan miał minutę na wygłoszenie swojej mowy. Myślę, że sędziowie uzupełnili już notatki. Zapraszam. Drogi panie marszałku ad vocem, w tej formie ad vocem chciałbym się odnieść do tego, co mówiła mówczynia trzecia. Czyli, że jeżeli zobaczymy jakiś fałszywy fakt w filmie historycznym, to on zostanie natychmiastowo zweryfikowany, będą o tym mówić media, politycy i masa publiczna. Ale zastanówmy się, czy przeciętna osoba, która obejrzy miasto, no Boże, to jest przykład, ale film z wypaczoną prawdą historyczną, od razu wejdzie w internet i będzie wyszukiwać poprawne i niepoprawne wątki z tego filmu. Czy osoba, która nie ma żadnej wiedzy historycznej i obejrzy jakieś źródło, które powie mu złe fakty, tak zwane fake newsy, nagle zainteresuje się historią i będzie chciała być jak najbardziej obiektywna? Nie. I również pamiętajmy, iż państwo cały czas mówili, iż my mówimy, że prosta historia to jest coś złego. Nie, my mówimy tu o spłaszczonej historii. Spłaszczenie, a uproszczenie to dwa inne pojęcia. A spłaszczona historia jest coraz częstsza w masie publicznej. A to na pewno szkodzi historii naszego pięknego kraju. Dziękuję. Dziękuję za wygłoszenie mowy w trybie ad vocem. Szanowni Państwo, jeżeli dopiero teraz dołączyliście do naszej transmisji, to właśnie teraz dowiecie się, co wydarzyło się na dzisiejszej debacie. Za chwilę pan Mikołaj Domaracki będzie tłumaczył, dlaczego to drużyna propozycji wygrała tę debatę. Zapraszam zatem do wygłoszenia jego 5-minutowej mowy. Szanowny panie marszałku, drodzy oponenci, drodzy sędziowie oraz licznie zgromadzone dzisiaj publiczności. Tematem dzisiejszej debaty było to, czy popularyzacja historii przez Polski, przez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej. Jako drużyna propozycji zgadzamy się z tą tezą i uważamy, iż rzeczywiście tak jest. Przytoczyliśmy argumenty, które mówią, iż tak naprawdę głównym celem wyreżyserowania filmu, przepraszam, jest komercja. Reżyser ma głównie na celu oraz firma produkująca ten film zarobić na tym filmie. Tu nie chodzi o to, żeby ten film był w 100% poprawny historycznie. Chodzi tutaj o to, żeby mieć pieniądze, żeby ten budżet filmu się zwrócił. Zobaczmy, proszę Państwa, osoby z zagranicy, które nie mają najmniejszego pojęcia o historii, oglądają film, który jest na przykład List Schindlera, czyli film, który mówi o Austriaku, który założył firmę i dzięki temu ratuje 1000 Żydów. Proszę Państwa, jest statystyka, która mówi, iż Austriacy to byli 40% osoby, które zajmowały miejsce w obozach koncentracyjnych. Więc wniosek osoby, która tak naprawdę nie ma pojęcia o historii II wojny światowej, chce się tego nauczyć i myśli, że oglądając jakiś film w taki... Bo filmy są, proszę Państwa, najprostszym sposobem, na który się możemy uczyć. Jest tam, tak bym powiedział, dla najbardziej leniwych ludzi, którzy nie zagłębiają się bardzo w historię. Zamierzają tylko obejrzeć film i z tego wywnioskować pewne fakty i wnioski z tego wyciągnąć. I właśnie tak może zostać wywnioskowany fałszywy wniosek, że
Tak naprawdę to właśnie nie, to nie Niemcy zagrażali Polakom, ale właśnie te Niemcy pomagali. Niemcy tak naprawdę w dużym stopniu przyczynili się do pomocy tym Żydom. Gdzie są, proszę Państwa, filmy o Irenie Sendlerowej, czyli Polce, która ratowała Żydów ze szpitala, która uratowała 3000 Żydów. Proszę bardzo, pytanie o informacja. Szanowny Panie Marszałku, pytanie. Czy jeżeli ten reżyser zostanie pozwany przez państwo polskie za fałszowanie polskiej historii, to zarobi? Albo czy jeżeli spłynie na niego ogromny hejt i nigdy więcej nie dostanie angażu do filmu historycznego, to też zarobi? Dziękuję. Jeżeli film został obejrzany, zostały kupione bilety, to taki reżyser już zarobił. I film w pewnym stopniu się zwrócił. Proszę, następne pytanie, informacja. Szanowny Panie Marszałku, pytanie. W jaki sposób przytoczone przez stronę propozycji osoby z zagranicy mają się dowiedzieć o historii, jeśli wiedza na temat historii Polski pochodzi głównie z polskich źródeł? Dziękuję. No oczywiście, wiedza pochodzi z polskich źródeł, jednak te źródła są też tłumaczone. Historia Polski nie jest historią zamkniętą, która jest dostępna tylko w Polsce. Dziękuję, więcej pytań nie przyjmuję. Która jest dostępna tylko w Polsce, ale jest dostępna, jest ogólnie dostępna i wiele stron jest tłumaczonych. Zobaczmy, proszę Państwa, przeglądarki oferują tłumaczenie stron z języka polskiego, na przykład na język angielski, który jest zdecydowanie bardziej znany. Przechodząc dalej, zobaczmy kolejne ekranizacje filmowe, takie jak Krzyżacy. Film nagrany 15 lat po wojnie, gdzie Krzyżacy na swoich klamrach posiadają napis Gott mit uns. Powitaniem Krzyżaków jest Heil. Myślę, że tutaj dużo nie ma do tłumaczenia, bo jest to dosyć popularne i znane w historii, z czym to miało się kojarzyć. Ten film oczywiście został nakręcony przez Aleksandra Forda, który był Żydem. Kolejną rzeczą jest Stawka większa niż życie. Chyba również wszyscy kojarzymy bardzo kultowy serial, gdzie to polski agent jest bohaterem sowieckiego wywiadu. Proszę Państwa, to jest zakłamanie historii. Takie, że oczywiście to miało również cel komercyjny, gdzie tak naprawdę miało to wpływać na rozrywkę odbiorcy, ale można z tego wysunąć wniosek, iż Polacy i Sowieci kolaborowali ze sobą. To była współpraca, a nie nienawiść związana z okupacją. Cztery pancerni i pies, proszę Państwa, to jest zdecydowanie wyidealizowana nienawiść do Niemców. Tutaj mamy dosłownie jedną wielką propagandę. Zobaczmy, proszę Państwa, ja myślę, że na pewno każdy kojarzy film Star Wars, Gwiezdne Wojny. W co ubrani są żołnierze imperialni? Posiadają oni mundury armii japońskiej. Kto nakręcił ten film? Amerykanie. Komu zależało na kto zakończył wojnę, kto zrzucił bombę atomową na Hiroshimę? Amerykanie. Więc tak naprawdę to jest taka wewnętrzna można powiedzieć, nienawiść do tego narodu i pokazywanie części historycznego ubioru jako złej rzeczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Mikołajowi za wygłoszenie mowy, za podsumowanie mów strony propozycji. Szanowni Państwo, przed nami już tylko jedna mowa. Czas na podsumowanie drużyny opozycji. Zapraszam zatem panią Julię Sokulską. Szanowny Panie Marszałku, zaszczytne grono sędziowskie, drodzy oponenci oraz zgromadzona dzisiaj tak licznie publiczności. Dzisiaj debatując nad tezą popularyzacja historii polskiej poprzez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej, zarówno strona opozycji, jak i strona propozycji ma jeden kluczowy cel, a jest nim propagowanie prawdy historycznej i umożliwienie dotrzenia tej prawdy do jak największego kręgu odbiorców. Niemniej jednak strona opozycji w tej debacie wykazała w swojej argumentacji, że właśnie poprzez popularyzację, a nie elitaryzm historii, jesteśmy w stanie te prawdy historyczne propagować nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dzisiejsza debata bazowała na dwóch zasadniczych osiach sporu. Po pierwsze mamy aspekt komercjalizacji, rozumiany przez stronę propozycji jako udostępnianie, szerzenie wiedzy historycznej po pierwsze na mediach społecznościowych, gdzie strona propozycji wyraźnie wykazała sposoby takie jak algorytmy, które naprowadzają odbiorców na poszczególne treści i w ten sposób mogą zamknąć możliwość poszerzania obiektywnej wiedzy. Niemniej jednak strona opozycji uważa, że social media są pierwszym etapem do szerzenia i propagowania historii dla
Dlaczego? Ponieważ właśnie za ich pomocą dochodzi do pierwszej płaszczyzny dialogu. Ludzie z całego świata mogą się ze sobą kontaktować oraz wymieniać poglądy historyczne. A właśnie od tego propagowanie historii się zaczyna. Od dialogu i komunikacji i wyrażania różnych poglądów, co umożliwiają social media. Kolejną formą komercjalizacji historii przedstawioną przez stronę propozycji były filmy, a właśnie filmy poprowadziły nas do kolejnego zagadnienia, kolejnej osi sporu, którą były błędy historyczne. Pojawił się tutaj konflikt na linii, czy błędy historyczne służą promowaniu prawdziwej wiedzy poprzez wzburzone dyskusje, wzburzone panele, czy raczej wspomagają obraz spłaszczania historii. My jako strona opozycji wyraźnie wykazaliśmy, że filmy historyczne po pierwsze mogą zagwarantować łatwy, przyswajalny przekaz dla każdego zainteresowanego nauką historii, ponieważ pamiętajmy, że edukacja przez historyków, edukacja w szkole to jest tylko pewien etap życia, a człowiek, kiedy skończy edukację, skończy liceum, a nie wybiera się na studia historyczne albo pokrewne, w pewien sposób swój kontakt z historią kończy. I to wtedy właśnie, drodzy Państwo, filmy historyczne, które chociażby częściowo, ale ukazują prawdę historyczną dotyczącą Polski, są w stanie nas nakierować, jakie realia historyczne są w ten sposób, nie zatrzymując naszego rozwoju. I poproszę o pytania. Drogi Panie Marszałku, informacja. Osoba, która za młodu nie była zainteresowana historią, w przyszłości nie będzie dążyć do prawdy historycznej, ale będzie ulegać tej komercji. Dziękuję. Osoba może nie dążyć do poszerzania wiedzy historycznej, ale może dążyć do poszerzania wiedzy ogólnej i wtedy idący na film, do kina, który jest chociażby obdarzony Oscarami jak 1917, będzie siłą rzeczy swoją wiedzę historyczną poszerzała. Dodatkowo ewentualne błędy historyczne, które mogą się pojawiać w trakcie takiego filmu, jak wyraźnie zaakcentowała mówczyni trzecia strona opozycji, po pierwsze stymulują dialog i sprawiają, że ludzie żyją tematem, zmieniają się poglądami i mogą nawzajem siebie poprawiać, nawzajem poprawiać swoje poglądy, a po drugie, nawet jeśli debata nie ma od razu tak szerokiego zasięgu, nie trafia od razu do polityków, nie trafia od razu do kontroli przez Instytut Pamięci Narodowej, pamiętajmy, że rozpropagowywanie historii zaczyna się od pierwszych rozmów w domu, w trakcie posiłku, wymieniania wrażeń na bieżąco po filmie i właśnie w tym momencie błędy historyczne mogą zostać skorygowane albo dalej ewaluowane. Strona propozycji wyraźnie przedstawia nam kwestię filmu historycznego i innego obrazu popularyzowanego przez social media czy poprzez internet jako spłaszczanie historii, jako zamykanie osób na prawdę historyczną. Niemniej jednak to nie jest zamykanie, drodzy Państwo, to jest pierwszy krok właśnie do tego, aby tę historię rozszerzyć. Poproszę o pytanie mówcę pierwszego. Szanowny Panie Marszałku, informacja. Te pierwsze rozmowy bardzo często pojawiają się właśnie w tych bańkach światopoglądowych na social mediach. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie i tutaj ponownie powiem, że właśnie po to mamy platformę, po to mamy internet, który umożliwia nam kontakt z wszystkimi osobami na świecie, aby te bańki przerywać, aby móc poszerzać nasze światopoglądy i właśnie popularyzacja, a nie hermetyczność historii pozwala nam na poszerzanie swojej wiedzy. Na początku tej debaty mówca drugiej strony propozycji podał przykład Chińczyków, osób z Tajlandii, które jadą do Polski, aby zwiedzić Warszawę i widzą pomnik powstańca warszawskiego. I są zdezorientowane, nie wiedzą jak interpretować historię Polski. I drodzy Państwo, jeśli historia nadal pozostanie twierdzą, hermetycznym zamkiem, które uniemożliwia poszerzanie wiedzy, na 100% ci goście z zagranicy nie zrozumieją, czym historia Polski jest, a to popularyzowanie, to stworzenie z historii otwartego muzeum, gdzie każdy zainteresowany może przeczytać potrzebną dla niego informację na wyciągnięcie ręki w internecie sprawi, że będziemy świadomymi swojej historii, obywatelami świata. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę mowę. Szanowni Państwo, Pani Julia przekonywała nas, że drużyna opozycji była na zupełnie innej debacie niż drużyna propozycji, a na której z tych debat byli sędziowie. O tym dowiemy się po krótkiej przerwie. Teraz narada sędziowska. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam Państwa po przerwie, nie przedłużając, czas na werdykt dzisiejszej debaty. Drodzy Państwo, 6. edycję Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej stosunkiem głosów sędziowskich 5-2 wygrywa drugie liceum w Poznaniu.
Komentarz merytoryczny do dzisiejszej debaty wygłosi pan profesor Tadeusz Wolsza. Szanowni Państwo, z dużą przyjemnością wysłuchałem tej debaty. Mam tą satysfakcję, że od kilku lat uczestniczę w finałach debat historycznych. Lubię, nie ukrywam, wizytę w tym gronie, dlatego że bardzo lubię młodzież. A jestem historykiem z zawodu, a jeżeli młodzież rozmawia o historii, to jest dla mnie ogromna przyjemność. Ta dzisiejsza debata była trudna, dlatego że ona ma nieostry charakter. Podebatowaliście Państwo o ważnym zagadnieniu, które jest obecne w przestrzeni publicznej, w mediach. Dlatego, że splata się tutaj wiedza historyczna z kulturą. I to powoduje, że nie zawsze ta wiedza historyczna musi być górą i nie zawsze jest prawdziwa w tym przekazie, o którym Państwo tutaj mówiliście. Ja dostrzegam w Waszej debacie i dobre i złe sprawy. Sprawa, zacznę może od tej złej, to co mi się nie podobało, ale chyba nie tylko, to jest moja opinia, ale też i kolegów jurorów, koleżanek i kolegów jurorów, to, że zamknęliście się wyłącznie w zakresie przede wszystkim filmu. Ja wiem, film jest łatwiejszy, bo to jest obraz, aktorzy mówią po polsku, czy lektor tłumaczy na język polski z języka zagranicznego, obcego i to jest łatwe w odbiorze, nie? Ale przecież tak, kultura popularna to nie tylko film, a mieliście tutaj ogromne możliwości, mówię do jednej i do drugiej drużyny, bo to również teatr, teatr faktu, muzyka, plastyka, wystawy, literatura piękna, skoro mówicie o filmie. Filmy bardzo często powstają na bazie pięknej literatury, polskiej pięknej literatury. Sienkiewicz, Reymont, Prus, by wymienić chociażby tych trzech naszych wybitnych twórców. I to zabrakło, zabrakło w waszych wypowiedziach. Wydarzenia 2018 roku dawały kapitalne możliwości do wykorzystania w tym waszym dyskursie. To była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Była wystawa Znaki Pamięci w Zamku Królewskim. Wystawa, która pokazywała nasze dzieje narodowe od momentu utraty przez Polskę państwowości. I ona bynajmniej nie kończyła się w 2018 roku, czy w 1918. Ona się kończyła prawie że w naszych czasach współczesnych. Twórcy tej wystawy pociągnęli nasze dzieje narodowe niemalże do dnia dzisiejszego. Tam były ściągnięte artefakty z całej Polski, dzieła sztuki, obrazy, rzeźby, różnego rodzaju pamiątki ze wszystkich muzeów w Polsce. Aż dziw bierze, że nikomu do głowy nie przyszło, żeby odwołać się również do czegoś innego niż film. Teatr faktu to wspaniałe przykłady. Ktoś mówił dzisiaj o żołnierzach niezłomnych. Nie znajdziemy lepszych przykładów na temat żołnierzy niezłomnych nie w filmie fabularnym, bo tutaj panowie mówiliście, że film jest nierówny. Niekiedy ten film może być zakłamany, ale w teatrze faktów już nie ma takiej możliwości. Zresztą w filmie teoretycznie też nie, bo jak jest kolaudacja, to tam siedzą ludzie, którzy oceniają zawartość, raczej pilnują. Pewnie są przeinaczenia, pewnie są różnego rodzaju wydarzenia, które są takim dodatkiem, upiększaczem, ale generalnie ktoś pilnuje jednak wartości merytorycznej takiego wydarzenia. Natomiast jeśli mówimy o teatrze faktu, czy o filmie dokumentalnym, o którym też dzisiaj nie mówiliście, to jednak tam jest troska o prawdę historyczną. Tam nie ma czegoś takiego jak dopasowywanie do jakiegoś aktualnego trendu, który jest w polityce historycznej. Polska ma jedną z najpiękniejszych historii na świecie. My się nie musimy wstydzić naszej historii. Proszę zauważyć, mamy tak piękną historię
takie wydarzenia, których inny naród prawdopodobnie nie doświadczy. Mamy w zasadzie, ja tak przynajmniej uważam, takie wydarzenia, które w dniu dzisiejszym, w tej waszej debacie, którą przeprowadziliście, mogły bez cienia zaistnieć. To była próba. Niektórzy z was próbowali się odwołać do tych wydarzeń, bo pojawił się problem Holokaustu. Pojawił się problem żołnierzy niezłomnych. Pojawił się problem Powstania Warszawskiego. Ale myślę, że można było wykorzystać w tym dyskursie jeszcze wiele innych ważnych spraw, które jako żywo wpisują się do naszej historii i ta nasza historia mogłaby również zaistnieć w tym przekazie na zewnątrz Polski. Drogi do niepodległości. Mamy przynajmniej kilku architektów niepodległości, postaci, które są częściowo już rozpoznawalne na świecie. Polskie Siły Zbrojne, wkład Polski w II wojnę światową. Temat o międzynarodowym znaczeniu. Temat obecny również w przekazie międzynarodowym. Historia Kościoła w powojennej Polsce. Papież Polak Jan Paweł II. Jego rola i znaczenie. Nie tylko dla Polski, ale również dla dziejów Europy czy świata. I jeszcze warto byłoby tutaj przywołać, nie będę wnikał już w inne sprawy, ale rola i znaczenie NSZZ Solidarność. Organizacji, która wpisała się już chyba na stałe do historii i Europy, i świata. Pierwszej tego rodzaju organizacji, ruchu społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej, który doprowadził do zburzenia muru berlińskiego i do tak daleko idących przemian, dzięki którym jesteśmy tutaj, w tym miejscu. I możemy sobie o wielu różnych sprawach porozmawiać. To są te zagadnienia, które aż prosiły się, żeby o nim powiedzieć. Wy jesteście jako młodzież w uprzywilejowanej sytuacji. Mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Nauka historii w polskich szkołach ma charakter nauki kompleksowej historii polskiej, historii powszechnej. Wynosicie ze szkoły wiedzę taką, której nie wynosi młodzież w innych krajach europejskich. Naprawdę. Polskie programy i polskie podręczniki są niepowtarzalne w porównaniu z podręcznikami w innych krajach. Gdybyście zobaczyli podręczniki, z jakich uczą się uczniowie w Stanach Zjednoczonych, oni nie wychodzą poza historię Stanów Zjednoczonych. Dla nich Europa to jakiś daleki zaścianek. Kogo to obchodzi, co tam się dzieje? Identycznie wygląda nauka historii Wielkiej Brytanii. Tam o Polakach dużo nie znajdziecie. Od czasu do czasu może jakiś polski lotnik w bitwie o Anglię, może Jan Paweł II, może Enigma, ale w krzywym zwierciadle. Natomiast polski podręcznik, ten, z którego wy korzystacie, uczy naprawdę lepiej lub gorzej, ale wydaje mi się, że lepiej, historii powszechnej. Nie tylko znacie historię Polski, ale również potraficie poruszać się w sferze historii powszechnej. To jest ta ogromna zaleta uczenia młodzieży o całej historii. Dzisiaj próbowaliście o tym mówić, bo to przecież ta krótka wypowiedź, która była komentowana z jednej i z drugiej strony. Pomnik młodego powstańca, nie? Że przyjedzie wycieczka z Tajlandii, nie pamiętam tego drugiego kraju, który został wymieniony właśnie. I co on zrozumie z tego? Ktoś miał rację, że być może nic nie zrozumie, a może coś zrozumie, bo wróci do domu, otworzy internet i przeczyta, jaka była historia Polski w latach 39-45, na czym polegało Powstanie Warszawskie, skąd ten młody człowiek się wziął z karabinem maszynowym i nagle w wieku 14-13 lat
stał się uczestnikiem takiego wydarzenia. W wojnie polsko-bolszewickiej 1921 roku najmłodszy kawaler krzyża zwycięstwa, kawalerowie orderu Virtuti Militari mieli 13, 14, 15 lat. To nie jest przypadek, że ta młodzież z lat II wojny światowej potrafiła się tak właśnie zachować w tym momencie. Oni się wzorowali na pewnych wydarzeniach z przeszłości, z czasów Legionów, Polskiej Organizacji Wojskowej, Orląt Lwowskich, z bitwy pod Zadwórzem. To jest jakby odwołanie się do tej tradycji. Świat o tym pewnie nie wie i pewnie już nigdy o tym nie będzie wiedział. Niemniej jednak warto, żeby o tym mówić. Warto, żeby no właśnie ta kultura popularna, ta kultura masowa wprowadzała w obieg tego rodzaju wiedzę. Nawet jeżeli ona będzie niekiedy skrzywiona, niekiedy będzie niepełna, to jednak musimy wziąć to pod uwagę, że jak tu chyba jedna z pań mówiła, że zawsze można odwołać się do internetu, tak? I ten internet daje tą możliwość, żeby coś poczytać, zapoznać się, żeby sprawdzić, jak było naprawdę. Podręczników akademickich nikt nie będzie czytał, bo są długie. Zresztą w języku polskim i za granicą nie przebiją się do światowego czytelnika. Natomiast ta kultura popularna daje jednak mimo wszystko możliwości zapoznania się z historią naszej ojczyzny, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że nie tylko internet. Trzeba do tego dodać i film dokumentalny, teatr faktu, literaturę piękną, muzykę, nie mówiliście o tym, Sabaton, Forteca, polskie zespoły, znaczy Forteca polski zespół, Sabaton nie polski, ale grają, śpiewają o historii, nie? Wystawy, plastyka, to wszystko się wpisuje w ten jeden wielki, można powiedzieć, projekt, program, który daje możliwość poznania naszych dziejów narodowych. Troszeczkę zawęziliście dzisiejszą debatę, ale mimo wszystko było ciekawie. Walczyliście bardzo, tak można powiedzieć, odważnie, na dość dobrym poziomie. Moje sympatie, mogę to powiedzieć w tej chwili, po wypowiedziach dwóch ostatnich pań były po stronie Poznania. Także nie wiem, czy one te ostatnie dwie wypowiedzi zaważyły o wyniku całego konkursu, ale one na pewno w pewnym momencie w moim odczuciu przeważyły stronę na drużynę z Poznania. Także serdecznie wam gratuluję, ale też i gratuluję kolegom ze Szczecina, którzy również starali się jak najlepiej, żeby pokazać wysoki poziom w tej debacie. Także serdecznie państwu gratuluję i dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu profesorowi za komentarz merytoryczny. Szanowni państwo, do marszałka należy pierwszy i ostatni głos w debacie. Zatem mam tę przyjemność zakończyć debatę finałową. Jeszcze raz gratuluję Liceum z Poznania zwycięstwa. A teraz oddaję już głos panu koordynatorowi. Szanowni państwo, szósta edycja turnieju debat historycznych IPN dobiega końca. Ostatnia debata była niezwykle emocjonującym i interesującym widowiskiem, pełnym zaciętych pojedynków. Obie drużyny wypadły naprawdę znakomicie. Dla mnie to było naprawdę niesamowite przeżycie. O mowę podsumowującą debatę, a także o wręczenie nagród chcę poprosić dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN, pana Adama Chlebowicza.
Było już dużo ważnych i mądrych przemów, więc ja tylko krótko. Gratuluję serdecznie zwycięzcom, drużynie z Poznania. Gratuluję finalistom. Finalistom można dodać ze Szczecina, że szkoła jedyna, która nie ma profilu ogólnokształcącego, znalazła się w finale, więc to też coś szczególnego. Gratulacje panowie. Trzeba tutaj jeszcze dodać rezerwowego i przede wszystkim waszego opiekuna. Z kolei w drużynie zwycięskiej dominują panie. Nie wiem, czy jest rezerwowy, czy to też pani, czy w czwórkę. Gratulacje dla was, gratulacje dla opiekuna. Ja tylko dwie refleksje, które mi przyszły do głowy w trakcie debaty, z częścią się podzieliłem z panem profesorem i zostały już wypowiedziane. Myślę tak, że słuchając was, myślę o jednej uwadze ogólnej, że nie zawsze szybko znaczy dobrze. Czasami wolniej znaczy lepiej i to myślę, że warto wziąć sobie do serca, bo czasami tutaj nawet słuchując się na przykład w głos pana marszałka, naszego zwycięzcy sprzed paru lat, warto brać takie przykłady, w jaki sposób, mówiąc wolniej, ale artykułując w sposób dosadny, trafia się skuteczniej. I to myślę, że jest taka nauka, którą zawsze warto zastosować w przyszłości. Druga rzecz, kiedy patrzyłem na zestaw test, które były dzisiaj stawiane w ćwierćfinale, w półfinale, w finale, to taka pierwsza refleksja, która przyszła mi do głowy, to to, że debata czy teza finałowa jest dużo bardziej ogólna, taka popkulturowa, taka, która w zasadzie mogłaby się w każdej debacie oksfordzkiej, niekoniecznie historycznej, znaleźć. I jeszcze zanim zaczęliście prowadzić wymianę ciosów między sobą, to się zastanawiałem, czy to będzie dla was łatwiej, czy to będzie trudniej. I do końca sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie, czy jakby tak sformułowana teza była dla was wygodniejsza i łatwiejsza do prowadzenia tej debaty, czy w gruncie rzeczy wam utrudniła to zadanie. Jeszcze raz gratuluję wszystkim serdecznie, dziękuję wszystkim drużynom, wszystkim opiekunom, którzy się pojawili, dziękuję widowni, wszystkim osobom, które towarzyszyły, dziękuję panom doktorom, Markowi Kozubelowi, doktorowi Grzegorzowi Łeszczyńskiemu za zorganizowanie, przeprowadzenie całego turnieju, wszystkim jurorom, wszystkim naszym kolegom z oddziałów, bez których nie dotarlibyście tutaj do finału. Mam nadzieję, że kolejne edycje będą przebiegały bez zakłóceń, że będziemy się mogli spotykać być może w tym wnętrzu, być może w innym wnętrzu. Też ciekawe są postulaty, mamy różne pomysły i być może je rzeczywiście na przyszłość zorganizujemy gdzie indziej. Zachęcam do uczestnictwa i namawiania swoich młodszych kolegów, że warto debatować, że warto się spotykać, warto szukać tych argumentów. Wam życzę powodzenia w dalszej nauce, w rozwijaniu siebie, swoich umiejętności, pewnie w studiach i w debatowaniu. Wszystkiego dobrego. Pragnę serdecznie zaprosić laureatów drugiego miejsca po odbiór nagród. To są medale. Czyli co? Możemy tak przekazać i poprosimy, żeby nałożyli sobie. Dobra. To są medale, prośba tak jak na olimpiadzie. Podobno macie panowie zakładać się sami. Rozumiemy. Ale gratulacje. Dziękuję. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Gratuluję. Proszę bardzo. To jest. Jeszcze coś. Tak się przesuwacie w tamtą stronę, to ja będę. No. Proszę bardzo. To potem jeszcze dla rezerwowe. Tak, to zaraz dam jeszcze nasze. Jeszcze to jeszcze dla rezerwowego. I za profesora. Gratulacje. Proszę bardzo. Poprosimy również pana profesora Potkańskiego. Zapraszamy. Gratulacje. Gratulacje. Gratulacje.
jakoś tak razem troszkę. To może drużynę osobno sfotografujemy, a potem my razem zaprosimy pana profesora do tego grona, my również panowie. Jakoś tak, no albo... Tak, żebyśmy... Ale tak sądzę troszeczkę, że... No, że wszędzie delikatnie, tak, żeby wszyscy zmieścili. Tak. Dziękuję bardzo. No to zapraszamy zwycięską drużynę tutaj do nas. Dobrze, gratuluję. To są medale, tylko medale musicie sami sobie zabierzeć. Jak na olimpiadzie. Tak mówię. Proszę bardzo, to jest do kompletu. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Warto zawieszać sobie. I to jest taka statuetka. A tu są opiekun? Tak. Zapraszamy. Zapraszamy jeszcze panią opiekun. Dobrze, to jest wręcz to. Możemy też ściągnąć naszego tutora? Oczywiście. Kuba. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Gratuluję. Bardzo dziękuję. A jeszcze sobie byśmy zagadali sobie absolwentę. Tak, zapraszamy. Przepraszam, kto jest kapitanem? Gratulacje, można ucałować, można wznieść do góry. Panie profesorze, zapraszam w tą stronę. Dobra. Dobrze. Dobra. A, no dobrze, dobrze, dobrze. Możemy jeszcze. Jeszcze. No. A, okej, okay. Na zakładkę. Tak, w tą, w tą. Okej. Żeby nie tworzyć dwóch, może... Tak. Nie, to widział wszystkich. No tak, tak. Dobrze. Teraz mamy tego... Właśnie jest taka sytuacja, że... Nie, on jest na... A, także niestety... Przepraszam. Ale nic się nie stało. A w ogóle skąd był ten laureat, żeby tak już wiedział na przyszłość? Z jakiej miejscowości? Z Wałbrzycha. O, pierwszy. Trzeci, no tak, tak też mamy najwięcej punktów. Bardzo dobrze. Drodzy Państwo, szanowni goście, drodzy koordynatorzy, ta wspaniała debata w tym jeszcze bardziej wspaniałym miejscu nie odbyłaby się, gdyby nie nasz gospodarz, pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która również ufundowała nagrody dla uczestników, laureatów tej edycji turnieju debat historycznych. Pragnę również podziękować pozostałym patronom honorowym, panu marszałkowi Senatu, profesorowi Tomaszowi Grodzkiemu,
a także panu ministrowi edukacji i nauki, doktorowi habilitowanemu Przemysławowi Czarnkowi. Chcę również podziękować naszym patronom medialnym, programowi TVP Historia oraz portalowi Dzieje.pl, a także podziękować Fundacji Projekty Edukacyjne, która bardzo nam pomogła w organizacji tego wspaniałego wydarzenia. Szanowni Państwo, oficjalnie ogłaszam 6. edycję turnieju debat historycznych IPN za zakończoną.